Apeldoorn jest 150-tysięcznym miastem, które jest stolicą holenderskiej prowincji Garcja. Pierwsza prowincja od strony granicy z Niemcami. Jak wszędzie tutaj jest duży problem z parkingiem. Holandia, moim zdaniem, to kraina rowerów. Gdzie nie spojrzysz, tam mnóstwo ścieżek rowerowych i jeszcze więcej ludzi, którzy z nich korzystają. Widziałeś kiedyś przyczepę z napędem małym silnikiem? To sobie popatrz. To z kierownicą. Zaraz z tyłu za hakiem holowniczym. Targowisko i pieczywo. Pieczono oczywiście na miejscu. Holandia, a w zasadzie powinienem powiedzieć Niderlandy, to także kraina serów. Tutaj stary Amsterdam. Tutaj zwyczajne, ogromne dziury. A ten mi tam najbardziej smakował. Tam u góry masz ceny. Wszędzie spróbujesz. Specjalnością w tej części świata są ryby. Ślinka cieknie, ale jest rano, a jestem po śniadaniu. Lauwerden, kraina kanałów, kraina lądu i wody. I widać, że znajduje się już blisko łodzi, blisko wody. Blisko Morza Północnego. Blisko Wysp Brytyjskich. Po prostu na zachodnim krańcu Holandii. Niektórzy mówią Niderlandów. Bo tak prawdę mówiąc, kraj nazywa się Niderlandy. To w Polsce przywykliśmy nazywać go Holandią. Chyba tylko tutaj spotkasz coś takiego. Jest łódź, na której chyba ludzie mieszkają. I oprócz tego mają rower. Jak podchodziłem trochę z dalsza, mówię sobie, podejdę ostrożnie. Okazał się, z plastiku. Jestem z drugiej strony kontynentu. Nie we Włoszech. A krzywulca widzę. Sądziłem, że to pies.
a to zwyczajny Kitajec. Wyszedł na spacer pojeść. Na trawnik. Nie tulipany, a lilie. Tylko jakieś takie duże. Ponad 10 cm średnicy. Za bardzo się z tymi Włochami nie pomyliłem. Toż to prawie jak w Wenecji. Tyle, że gondolierzy nie mają wioseł. I jest również uliczka o szerokości metra. Metra 15. Ma nawet swoją nazwę. Wycieczki kanałami to tylko 5 euro. Miasto rywalizuje w 2018 roku o miano kulturalne stolice Europy. Dzisiaj w sobotę tłum jest gęsty. Spaceruję już drugą godzinę i uliczki się nie kończą. Kanały także. Miasto posiada tylko 90 tysięcy mieszkańców, ale ilość zabytków jest duża. Mają co pokazać. Można by powiedzieć prawie jak w Wenecji. Kolejne skrzyżowanie i kolejne kanały. Artysta, który lubi koguty. Gotycki kościół z bardzo szczelistą wieżą jest pod wezwaniem świętego Bonifacego. Gdzie nie spojrzysz, tam coś nowego, tam coś innego. Pokazywany przed chwilą budynek muzealny był z XI wieku. Zwiedzając miasto, byłem zaskoczony ilością ludzi. Dopiero kończąc zwiedzanie w pobliżu tej krzywej wieży, zauważyłem dlaczego. Dzisiaj po prostu kończy się mini festiwal. Przy okazji pokazywane są wszystkie specjały. Tutaj super wędliny. W jednym miejscu spotkałem historię i współczesną Holandię. Stare chodaki, krowy, hodowla krów, mleko i wyroby z tego mleka. No i to, na czym lubię jeździć. Największym problemem Holendrów jest nadmiar wody.
aby temu zaradzić, budują poldery, czyli miejsca, które znajdują się poniżej poziomu wody, a dopływ wody ograniczają przy pomocy wałów ziemnych. Najbardziej ambitnym osiągnięciem jest Tama Ofsrudik. Prawdopodobnie źle to wymawiam, ale Tama wiedzie z Leeuwarden w kierunku Amsterdamu. Tama jest długa 32 km. W tej chwili jej grzbietem wiedzie autostrada. Jest zbudowana na wale ziemnym. Ma również przepusty wodne. Jest szeroka na 90 metrów i wysoka na 7,25. Zbudowano ją w roku 1918. Skutecznie w ten sposób odcięto całą zatokę. Autostrada jest normalnie zbudowana, posiada po dwa pasy w każdą stronę. No i jedzie się 130 na godzinę. Mój srebrzysty pojazd, no chyba domaga się picia. W środku Tamy znajduje się stacja benzynowa. W Amsterdamie dochodzi jeszcze jedna droga. Oprócz rowerowych, jak wszędzie w Holandii, no drogi, tutaj dochodzą jeszcze kanały. Duża ilość kanałów. W samym centrum można przejechać się na wycieczkę pod niskimi mostami. Ja podczas tej podróży samo centrum omijam w pobliżu ratusza i w pobliżu portu. Chciałem zobaczyć, jak wygląda Amsterdam troszkę dalej od centrum, gdyż tamte kolorowe uliczki, ulice z czerwonymi latarniami oglądają wszyscy. Zawsze, zwykle podczas przymusowych stopów na lotnisku. Postanowiłem zobaczyć, jak wyglądają poldery. No i jestem w jednym z dwóch miast, które powstało jakieś 100 lat temu na terenach wydartych morzu. Miasto Almere. Było to poprzednio dno płytkiego morza, a w tej chwili teren wielkości dość dużego województwa. Oczywiście jest tutaj bardzo płasko. No i dość sporo kanałów. Ale poza miastem jest to normalny teren, na którym uprawia się. Hoduje, pasie, najczęściej bydło i owce. Jest tutaj normalne życie. To jest akurat stacja kolejowa. A dzięki Tamie, po której tutaj przyjechałem, mają zabezpieczenie, że woda z powrotem tego terenu nie zaleje. Drugim dużym miastem, które dzisiaj mam przyjemność obejrzeć, nareszcie w słoneczku, jest Haga, stolica Holandii. Choć de facto to państwo ma dwie stolice. Haga jest stolicą administracyjną, gdzie znajduje się siedziba rządu, siedziba parlamentu, większość ambasad, również wiele z instytucji międzynarodowych, że przypomnę Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości na przykład, a faktycznie jest jeszcze druga stolica, stolica konstytucyjna, Amsterdam. Miasto znacznie większe i ładniejsze. Ale z tymi miastami to tu jest tak. Rywalizowały zawsze ze sobą Amsterdam i Rotterdam. No i postanowiono ich pogodzić. Zrobiono stolicę pośrodku między nimi. Jakby to w tym państwie było, gdyby tu kanałów nie było. Tutaj też są. Nawet z wycieczkami.
jedna za drugą, prawie jak gondole na drugim końcu kontynentu. Jak widać z tych kilku zdjęć, nie jest to miasto specjalnie atrakcyjne. Rotterdam jest piękny. W Rotterdamie zamieszkałem w hostelu. Tam, w tych kostkach. Chciałoby się powiedzieć, kostka Rubika. Łódkę patrzę, nazywa się Ryzyko. Ale ryzyka, wbrew pozorom, żadnego nie ma. Jest nas 8 chłopach. I mimo tego, że śpię w 8-osobowym pokoju, płacę 26 euro. Okazuje się, że Holandia także nie należy do tanich krajów. Ruch odbywa się tak jak w każdym porcie. Jeżeli trzeba przepłynąć dalej, podnosi się most zwodzony. Tak jak tam. Albo tutaj. Maszt został położony. No i czekamy. Czekamy, aż most zostanie podniesiony. Kiedy jezdnia pójdzie w górę, będzie można zatrzymować chociażby tutaj. A ten język z dużą liczbą litery H, przynajmniej tak to wymawiają, to właśnie holenderski. Zobacz, jak Rotterdam wygląda na mapie. Mnóstwo wody. I do takiej wody, po której mogą wpłynąć większe jednostki. Takie chociażby jak tam. Właśnie znika pod mostem. I płynie następna. Tak się nazywa ten czerwony most. Konstrukcja tego mostu jest inna. Tutaj środkowe przęsło podjeżdża do góry. Tuż obok tej, jak nazwać, pionowej przesuwnicy, chyba tak od strony mechanicznej trzeba by to nazwać, znajduje się normalny most. Taki podnoszony. Z jednej i z drugiej strony. Sądzę, że najczęściej można być rozjechanym przez rowerzystów. Nie dlatego, że się nie uważało, tylko dlatego, że wyrobili sobie tutaj taką pozycję, że wszyscy na nich uważają. Może dlatego, że jest ich najwięcej. Całkiem niezły hałas. Most zwodzony jest tak samo szeroki jak ten wcześniej pokazany. Thank you.
tamten w oddali. Biały most wydał mi się najciekawszy. Na tym jednym, a w zasadzie podwójnym słupie wisi cała konstrukcja. Tam na dole, na tych żaluzjach, ktoś namalował wszystkie przeprawy. Wszystkie te najciekawsze. Ciekawy budynek. Jakby ktoś klocki poprzestawiał względem siebie.